Eurodeputowany z Lubina wszystko postawił na jedną kartę, na asa, którym jeszcze do niedawna był Grzegorz Schetyna. Wybory szefa Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, które wygrał Jacek Protasiewicz, spowodowały, że Schetyna z asa bijącego wszystkie inne figury stał się nic nieznaczącą kartą. Podobnie jak jego poplecznik Piotr Borys, gdy na jaw wyszła tak zwana afera taśmowa towarzysząca wyborom w Dolnośląskiej PO, to nie kto inny jak właśnie Borys złożył doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Bicie we własne gniazdo kolegom z partii się nie spodobało. Jest wiele goryczy z tym związane, ponieważ jak się okazuje, zdaniem prokuratury legnickiej, czyli z okręgu działania pana posła, nie było podstaw do tego, żeby stwierdzać przestępstwo. Więc pan poseł Borys niewątpliwie powinien był zwrócić się do Sądu Koleżeńskiego Platformy. Nie ulega wątpliwości, ponieważ rozmowy były naganne i mogły budzić taki odruch protestu. Natomiast nie nosiły znamion przestępstwa, o czym stwierdza prokuratura na pierwszym etapie swojego postępowania. I na pewno skierowanie wniosku do prokuratury, aczkolwiek zasadne, z punktu widzenia ostrożności procesowej, ale na pewno wyrządziło ogromną szkodę wizerunkową Dolnośląskiej Platformie i Platformie w ogóle, bowiem na które Platforma nie zasłużyła. Pytanie, czy Piotr Borys zasłużył na miejsce na liście wyborczej w wyborach do Europarlamentu, na razie pozostaje bez odpowiedzi. Decyzja o tym, czy wystąpi w wyborach samorządowych, czy do Parlamentu Europejskiego, bo te w najbliższym czasie, będą podejmowane wiosną przez Zarząd i Radę Regionu Dolnośląskiego. Pan jako szef Regionu Dolnośląskiego będzie na tak? My dzisiaj zastanawiamy się jeszcze, kto powinien z Dolnego Śląska kandydować do Parlamentu Europejskiego. Nie mamy decyzji. Wiele zależeć będzie też od konsultacji z liderami krajowymi. Sam zainteresowany Piotr Borys jest przekonany, że zdecydowanie zasłużył sobie na miejsce na liście wyborczej Platformy. Uważam, że w lata pracy dla Platformy, dwie wygrane kampanie i dobrze przepracowane ponad 4 lata w Parlamencie Europejskim powinien wskazywać na to, że powinienem wystartować z listy Platformy w wyborach do Europarlamentu. Oddawałem tutaj swój cały wolny czas i energię. Moje doniesienie do prokuratury było kwestią sprawdzenia i uporządkowania tych wszystkich złych rzeczy, które stały się przy okazji zjazdu w Karpaczu, więc mam tutaj moralne prawo i miałem moralne prawo ubiegania się o to, aby te kwestie zostały wyjaśnione. Głęboko wierzę, że znajdę się na listach Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy oficjalny optymizm Piotra Borysa jest autentyczny, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że szuka on miejsca w nowej partii Jarosława Gowina, choć on sam twierdzi, że to partia szuka jego. Ja taką propozycję otrzymałem, ale jestem w Platformie. Jestem w Platformie, głęboko wierzę, że będę na liście do Europarlamentu właśnie z listy Platformy. I te kwestie będą wyjaśnione w przeciągu najbliższych miesięcy. Piotr Borys ma 37 lat. Jeśli zmieni partię, będzie to już jego trzecie ugrupowanie polityczne. Zaczynał od Unii Wolności. Partię tę porzucił jednak po przegranych wyborach parlamentarnych i związał się z Platformą Obywatelską. Kino Muza w Lubinie zaprasza na T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée. W dniach 10-17 stycznia pokazanych zostanie 7 filmów, które podczas wakacyjnego festiwalu we Wrocławiu zostały nagrodzone i najbardziej podobały się nowohoryzontowej publiczności. Bilety w cenie 12 zł. Tytuły i godziny seansów na ckmuza.eu.